Orędzie Pana naszego Jezusa Chrystusa, przekazane do Luz de Maria de Bounie. Umiłowany mój ludu. Posuwacie się naprzód w życiu codziennym. Ludzkość przyzwyczaiła się do tego codziennego życia, i tylko nieliczne rzeczy doprowadzają ją do zatrzymania się i zastanowienia nad konsekwencjami tego. To skutek ciągłych nowinek, wprowadzanych po to, by ludzkość nie reagowała na zmiany, lecz wręcz przeciwnie, by patrzyła na to, co się dzieje, jako na coś normalnego. Mój Kościół jest silnie opanowywany przez dym szatana, który czyni się coraz bardziej w nim obecny, podczas gdy moje dzieci nie rozeznają, dokąd ich prowadzą. To pokolenie nowinek przyjmuje to, co mu narzucają, jako jeszcze jedną nowinkę, i w ten sposób prowadzą was na drogę przerażenia, gdzie dojdzie do tego, że siły demoniczne będą prześladować was osobiście. Ostrzegłem was o zmianach wewnątrz instytucji mojego Kościoła, którzy oddalają was od mej prawdy i nie zważają na słowa moje i mojej matki. Musicie myśleć i postępować jako ludzie wiary, wobec narastającego narzucania wam nowego porządku świata, nie zapominając o tym, że wiarę trzeba wprowadzać w czyn, aby jej nasiona wzrastały i wydały owoce życia wiecznego. Umiłowany mój ludu, skrócę te dni z miłości do mej matki i z powodu jej ciągłych próśb. Niech nie zwodzą was wyznaczanymi, konkretnymi datami, trwajcie w gotowości, jak mądre panny z lampami pełnymi oliwy. Nie dajcie się zdezorientować, żyjecie w pełnym czasie ucisku, takim, jakiego nie było od początku świata, aż do tych chwil, i jaki nie nastąpi ponownie. Z powodu ciągłych próśb mej matki i moich wybranych, skrócę ten czas, aby nie zatracili się wszyscy moi wierni. Żyjecie w czasie wojny, i ona nabiera siły, ludzkość wchodzi w przerażenie, ale potrzeba, by to się wydarzyło, twardość serca moich dzieci musi ustąpić z powodu okrucieństwa samego człowieka, który działa bez bojaźni. Bądźcie uważni. Morze Śródziemne jest przyczyną światowych wiadomości medialnych. Potęgi nie każą na siebie czekać, by zademonstrować swoją wielkość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Bliski Wschód. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Stany Zjednoczone, przyroda siecze je plagami, ziemia się trzęsie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, Rosja przestanie być bierna. Umiłowany mój ludu, wulkany w swojej aktywności zanieczyszczają wody, ten cenny płyn, którego nie cenicie, stanie się potem przyczyną walk. Umiłowany mój ludu, czy zastanawiacie się nad swoją codziennością? Z chwili na chwilę doświadczyliście zdarzenia niespodziewanego, wywołanego ręką człowieka nauki, wykorzystującego ją dla zła ludzkości. Nie widzicie, że manipulują wami z wielką subtelnością, aż ukażą się przed wami siepacze złego. Nieprawość już ustanowiona jako światowa władza osiągnie to, że jedni będą zdradzać innych. Módlcie się i wznoście ducha ku mnie, zanim te rzeczy zaczną się dziać, w przeciwnym bowiem razie tylko nieliczni będą ci, którzy wytrwają w wierze. Nie mówię wam o końcu świata, ale o końcu tego pokolenia, w którym wypełni się moje słowo. Nie pozwalajcie, by te wydarzenia przechodziły niezauważone przez was. Ja jestem miłosierny i przyjmuję was z wielką radością, gdy się nawracacie i okazujecie skruchę. Musicie przygotować się w tym momencie, skoro dni przejdą szybko, przyspieszając wydarzenia. Jesteście moimi dziećmi, które kocham, musicie zwiększać swoją wiarę. Kochajcie bliźniego, bo inaczej miłość miłosierna między moimi dziećmi zaniknie. Nie lękajcie się tego, co wam zapowiadam z wyprzedzeniem, ale się radujcie, albowiem ja, Pan, jestem z moim ludem i ochraniam was w każdej chwili.
Dziękujcie za to, co macie i bądźcie ludźmi pokoju, żarliwymi miłośnikami mojej matki i wiernymi świętemu Michałowi Archaniołowi i chórom niebiańskim. Kocham moje dzieci, nie zostawiam was bez opieki, jestem uważny na każde z was, bądźcie wierni, przyjmujcie mnie, kochajcie mnie. Mój anioł pokoju nadejdzie, ta pomoc dla mego ludu nadejdzie, i raz jeszcze mój lud będzie świadkiem mej miłości. Błogosławię was, dzieci umiłowane. Bądźcie posiadaczami miłości, wiary, nadziei i miłosierdzia. Jezus.